Witaj w poradniku dla rycerza. Ja jestem Maxi Gashi i jestem Elite Knightem na ponad 450 poziomie. W tym poradniku chciałbym omówić najczęściej zadawane pytania odnośnie profesji rycerza i przybliżyć wam trochę, jak wygląda ta klasa. W opisie zamieszczam mały spis treści wraz z odnośnikami do poszczególnych rozdziałów. Zaczynajmy! Jakie bronie dla Eka na konkretne przydziały levelowe? Tutaj oczywiście wszystko jest kwestią tego, jaką gotówką dysponujesz. Nawet jeśli nie mamy kasy na 8 poziomie, wybierzesz się na chwilę na Swamp Trolle i za zdobyte Medicine Pouche kup ekwipunek na start. Teraz na ekranie pokazaną masz tabelę z rozpiską broni na dane przydziały levelowe. Pokazane tu są bronie dla zwykłego casualowego gracza oczywiście, czyli w większości jednoręczne i nie z kategorii rare. Dlatego, że przeciętny gracz grający od zera nie będzie miał zbyt dużo kasy na rzadkie bronie, ani na zbyt duży waste na huncie. Oczywiście, jeśli zainwestujesz kasę w Tibia Coiny i chcesz expić jak najszybciej, nie patrząc na straty, to możecie zamiast broni jednoręcznej na najniższych levelach używać broni dwuręcznych, gdyż mają więcej ataku. Omówmy niektóre z pozycji w tabeli, a wybór rodzaju broni, jak i ich typ omówimy w dalszej części poradnika. Jeśli chodzi o miecz na 30 poziom i topory na 35 poziom, warto się zastanowić, na czym mamy zamiar expić. Jeśli chcesz bardziej uniwersalną broń, to wybierz EP lub Noble Axe. Jeśli jednak masz w planach bić potwory podatne na ogień, jak na przykład żółwie, warto byłoby zainwestować w ogniste bronie. Mogą one zwiększyć twoje obrażenia i co za tym idzie, przyspieszyć expienie. Kolejną rozterkę mogą mieć rycerze na 60 i 62 poziomie, bo tutaj niby na 60 poziomie mamy Mystic Blade'a, ale czy nie warto poczekać dwa poziomy i zdobyć znacznie lepszy Crystalline Sword? Od razu dodam, że na nowych serwerach Crystalline Sword może być drogi, więc lepiej pozostać przy Mystic Blade'ie. Zwróć też uwagę, że jeśli mamy zamiar używać impumentów, to jednak Crystalline Sword z automatu odpada, gdyż nie posiada on slotów do nasyceń. Na 75 poziomie każdy rycerz będzie miał dylemat. Od razu powiem, że umbrale są znacznie droższe od innych dostępnych broni, więc poleca się je tylko, jeśli masz sporo golda. Justice Seeker, Royal Axe oraz Blessed Sceptre dostępne są z najtrudniejszego poziomu areny i są dobrym wyborem, bo mają dużo ataku. A klub oraz topór posiadają sloty na nasycenia, które można by już na tym levelu użyć. Warto sobie zadać pytanie, czy różnica jeden ataku więcej od broni na 70 poziom jest warta zakupu nowej broni. Przy mieczach oraz obuchach dostępne mamy bronie w dwuręczne spoi. Mowa tutaj o The Avenger oraz Arcane Staff. Nie są one jakoś bardzo drogie, ale w przypadku expienia na potworach magicznych są naprawdę skuteczne. Czas na bronię powyżej 100 poziomu. Jeśli chodzi o miecze, to decydujemy, czy kupujemy Emerald Sword'a i robimy dwa nasycenia, czy jednak jedno nasycenie i wyższy atak, to kupujemy Shiny Blade'a. Warto sprawdzać też i wziąć pod uwagę cenę tych przedmiotów. W przypadku toporów ekspimy do 200 z Hellforge Axem lub Crystalline Axem, zależnie od budżetu, bo i tak mają po jednym slocie nasyceń. Jeśli chodzi o kluby, to mamy to samo zjawisko co przy toporach, przy czym Mycological Maze dodaje klub Fighting. Jeśli chodzi o bronie na ponad 200 poziom, to podstawą tutaj jest Destruction Weapon. Są one w miarę tanie, są najbardziej uniwersalne, posiadają sporo ataku i co najważniejsze mają 3 sloty nasyceń. Warto mieć jedną i dwuręczną broń tego typu. Tak naprawdę na poziomie ponad 200 każdy rycerz robi sobie małą kolekcję broni, których używa w zależności od miejsc, które się wybiera. Bronie z dodatkowymi bonusami od żywiołów przydają się w wielu różnych sytuacjach. Jeśli już mamy dużo kasy, możemy pokusić się na dwuręczne umbrale, czy nawet falcony na 300 level. Jak wbijesz taki poziom, sam będziesz wiedział tak naprawdę, czego potrzebujesz jako rycerz. Na zakończenie tego rozdziału warto dodać, że często bronie wymienione w tabeli różnią się na przykład jednym punktem ataku, więc jeśli zdecydujesz się na jakieś imbu, może warto ominąć co niektóre proponowane bronie. Jaki typ broni wybrać? Gdy już zdecydujesz, że chcesz zostać rycerzem, czeka cię kolejna decyzja, której raczej nie będzie sensu zmieniać w przyszłości. A mianowicie, w jaki typ broni się rozwijać? Sword, Axe czy może Club? Ciężko w tym wypadku coś doradzić, bo tak naprawdę co update dostajemy nowe przedmioty i nie ma jednego najlepszego rozwiązania. Ogólnie patrząc na bronię w Tibi, możemy zauważyć, że miecze posiadają najwięcej obrony i na chwilę obecną mają najwięcej broni skupionych na obrażeniach od żywiołów. Wiele osób twierdzi, że wręcz miecze są faworyzowane przez Chipsoft. Topory posiadają najwięcej ataków w przypadku broni jednoręcznych, co ułatwia nam grę na wczesnym i średnim etapie gry. W przypadku dwuręcznych broni są po prostu średnie. Mają mniej obrony niż miecze oraz mniej ataku niż dwuręczne klaby. Jeśli chcesz szybko przejść średni przedział levelowy gry, to może być najodpowiedniejszy wybór. Obuchy posiadają najwięcej ataków w przypadku broni dwuręcznych. W początkowym etapie gry są gorsze, gdyż wtedy gra się z bronią jednoręczną i tarczą. Warto dodać, że zazwyczaj są tańsze od mieczy oraz toporów i że większość wysokopoziomowych rycerzy jednak decyduje się w większej mierze na expienie z bronią dwuręczną. Jeśli chcesz zadawać największy damage za wszelką cenę, to być może to obuch jest właśnie dla ciebie.
Według mnie w obecnej TV początkowy etap jest prosty i szybki do przejścia. Powinieneś od razu myśleć, jaki styl gry chcesz obrać po wbiciu 200 poziomu. Obecnie Chipsoft urozmaica rozgrywkę, skupiając się na żywiołach, przez co dodaje coraz więcej broni zadających obrażenia od konkretnego żywiołu. Cokolwiek nie wybierzesz, miej na uwadze, że co pół roku wchodzi do gry duży update, przynoszący nowe przedmioty. Być może w kolejnym to właśnie twój typ broni, który wybrałeś, będzie tym w cudzysłowie najbardziej opłacalnym lub akurat sprawdzającym się w przypadku ekspienia na konkretnych potworach. Ewentualne różnice w broniach możesz też nadrobić odpowiednim ekwipunkiem czy nasyceniami. Myślę, że najbardziej uniwersalny jest miecz, jednak tak naprawdę nie ma to aż tak ogromnego znaczenia, co wybierzesz. I tak zanim dobijesz wyższy poziom, to być może wiele w broniach się już zmieni. Kiedy używać broni jedno, a kiedy dwuręcznej? Główną różnicą pomiędzy bronią jedno i dwuręczną jest możliwość używania tarczy. W TB, atakując do dwóch potworów, tarcza broni nas przed ich atakami. Jednak powyżej dwóch ataków na turę, ich obrażenia idą prosto na zbroję. Warto dodać, że tarcze posiadają też dodatkowe bonusy, jak procentową ochronę przed obrażeniami fizycznymi czy też innymi żywiołami, pasywny skill boost czy imbing slot na dodatkowe bonusy. Jeśli chodzi o inne różnice pomiędzy broniami jedno- i dwuręcznymi, to zazwyczaj dwuręczne posiadają lepsze parametry ataku, obrony oraz innych bonusów niż bronie jednoręczne. Dwuręczna broń również posiada punkty obrony, których używa do blokowania dwóch potworków, jednak są one mniejsze niż podczas używania broni jednoręcznej i tarczy. Tutaj musimy wybrać, czy chcemy więcej obrony, czy jednak chcemy zadawać większe obrażenia pozwalające nam szybciej zabić potwory. Najlepszym rozwiązaniem jest używanie dwuręcznej broni, gdy zbieramy całe klaty, a właśnie w ten sposób ekspimy na wyższych levelach. Na niższych poziomach raczej bijemy po jednym do trzech potworów, więc tarczą blokujemy większość obrażeń, przez co bardziej opłaca się ją używać. Broń dwuręczną powinniśmy rozważyć podczas huntu na stworach magicznych lub takich, które w głównej mierze biją z magii, np. smoki, warlocki, nekromanci czy czarownice. Oczywiście, jeśli Waze nie gra dla ciebie roli, to możesz używać cały czas broni dwuręcznej, by zadawać więcej obrażeń i szybciej zdobywać punkty doświadczenia. Warto mieć na uwadze, że przy ekspieniu w party z druidem mamy dodatkowe źródło leczenia, więc braki w obronie nie będą aż tak niebezpieczne. Tak naprawdę sam musisz zdecydować, jaki styl gry preferujesz. Na wyższym levelu zwróć też uwagę na ciekawe bonusy od żywiołów dla tarcz pasywne czy z nasyceń, jakie oferują i zastanów się, czy nie lepiej ich używać z odpowiednią bronią przeciwko potworom bijącym właśnie z tego żywiołu. Jakiego ekwipunku dla rycerza używać? Jeśli chodzi o ekwipunek, to oczywiście wybieramy jak najlepszy, dostępny na nasz przedział levelowy. W tym punkcie chciałbym bardziej omówić dodatkowe wyposażenie, jak i wymienić przedmioty specjalne zwiększające skille. Na niższych poziomach używamy głównie ringów zwiększających skille, jednak na wyższych levelach musimy już nosić przy sobie niemałą kolekcję. Wiadomo, że pierścienie oraz amulety dobieramy w zależności od miejsca, w którym ekspimy. Najczęściej będą to pierścienie zwiększające skille lub zmniejszające otrzymywane obrażenia. Na wyższym poziomie zawsze warto nosić przy sobie sporo biżuterii, jak ja to nazywam na wszelki wypadek, czyli Prismatic Ring, Prismatic Necklace, które potrafią uratować nas w wielu sytuacjach, czy też Red Color Plasma i Ring of Red Plasma, które oprócz zwiększenia skilli dodają nam też trochę obrony od obrażeń fizycznych. Dla krytycznych sytuacji miej przy sobie stone skin amulety. Warto nosić przy sobie też wszystkie dostępne w grze talizmany, to znaczy ja je nazywam talizmanami, bo nie mają określonej chyba nazwy. Obecnie dostępne są tylko 4 takie przedmioty. Shining Sun Catcher, dający nam 5% ochrony przed ogniem, Lead Moon Mirror, dający 5% ochrony przed śmiercią, Gleaming Starlight Vial, dający 5% odporności przed wysysaniem many, Bone Fiddle, dający 5% odporności przed wysysaniem życia. Wszystkie te przedmioty dostępne są z questów. Warto je nosić przy sobie, gdyż zakładamy je w miejsce strzał, których i tak nie używamy, więc to dodatkowe bonusy dla nas. Wymienię teraz wszystkie przedmioty dla rycerzy, które dodają skille i obecnie są dostępne w grze. W przyszłości może być ich więcej, jednak w tej chwili są to. W przypadku wszystkich typów broni mamy do wyboru zbroje za silver tokeny. Mianowicie za 100 silver tokenów wybrać możemy zbroję, która zwiększa nasze umiejętności walki mieczem, toporem lub obuchem, a dodatkowo posiada ochronę przed jednym z 4 żywiołów. Bardzo fajne zbroje, jednak według mnie brakuje im chociaż jednego slota do nasyceń, by były w pełni funkcjonalne. Na niższych poziomach możemy też zdobyć zbroje zwiększające skille, jednak tylko Fireborn i Windborn Armor są tutaj godne uwagi, bo Earthborn zwiększający Axe Fighting jest przedmiotem rzadkim, przez co też niesamowicie drogim. Skille zwiększyć nam też mogą niektóre tarcze. W przypadku mieczy jest to Shield of Corruption, a w przypadku toporów i obuchów Ectoplasmic Shield. Tarcze te są zazwyczaj drogie, a na wyższych poziomach i tak bijemy z broni dwuręcznej, a jak już używamy tarczy, to znaczy, że potrzebujemy obrony i nie obchodzą nas aż tak bonusy do skilli. Przedmioty zwiększające umiejętności władania tarczą to najlepsze zbroje dla eków, czyli Falcon Plate, Ornate Chestplate, Royal Draken Mail. Oprócz nich Shielding zwiększa Ocean Born Leviathan Armor, który jednak jest rarem i jego miejsce jest w domku, a nie na rycerzu. Tani i mało przydatny Prismatic Helmet oraz same tarcze, czyli Gnome Shield oraz Prismatic Shield.
Jeśli mowa o bonusach, to wspomnieć możemy jeszcze o Rainbow Shield, ale wolałbym ją pominąć, gdyż trzeba ją ładować co 15 minut, by otrzymać bonusy. Werewolf Helmet dający tylko plus 1 do skilla i też wymagający ładowania. No i oczywiście Falcon Greaves, które zwiększają nasze skille. Co prawda, są najlepszymi dostępnymi nogawicami dla rycerzy, jednak osiągają one kosmiczne ceny na markecie. Często wielu rycerzy pyta też, czy jest sens jeszcze używać softbootsów. Jeśli chodzi o wysokopoziomowego rycerza, to oczywiście, że nie. Masz inne buty, które dają ci dużo obrony i to właśnie je będziesz zakładał. Na niskim poziomie, jeśli masz za dużo kasy, to możesz sobie kupić softy. Nie zrobić to dużej różnicy w obronie, a na pewno wydłuży twój czas na expie. Od 70 poziomu masz dostępne Guardian Bootsy, a od 150 Depth Calcei. Jak robić combo ekiem? Na niższym levelu to po prostu bijesz potwory z broni i używasz Eksori Iko czy Eksori Hur, by bić pojedyncze jednostki. Z czasem jednak dostaniesz coraz więcej czarów obszarowych, co pozwoli bić wielu przeciwników naraz. Już na 90 poziomie jesteśmy w stanie zrobić pełne combo. Zbierając grupy potworów, zaczynaj combo od Utito Tempo, które zwiększa twoje umiejętności walki wręcz o 35% na 10 sekund. Jako że w TB czary możemy rzucać co 2 sekundy, bylibyśmy w stanie zaatakować ze skilli 5 razy. Biorąc pod uwagę wygodę oraz możliwości dosłownie minimalnych opóźnień w rzucaniu kolejnych speli, rób combo używając Utito Tempo, wtedy po kolei Eksori Gran, Eksori, Eksori Min, Eksori Mas i zaczynasz kolejne combo od Utito. Możesz też bić tylko trzy pierwsze spele, czyli Utito Tempo i Eksori Gran, Eksori, Eksori Min, Mas, Eksori Gran i znowu Utito i Eksori, Eksori Min, Mas, Eksori Gran i tak dalej, byleby co 4 skille rzucać nowe Utito. Jeśli nie masz zbyt wiele many na całe combo, odpuść po prostu Utito. Czym się leczyć? Na standardowym huncie staraj leczyć się czarem Eksura Iko za manę i cały czas pić mana potiony. W międzyczasie używaj Utury lub Utury Gran, które zwracają ci życie w czasie. Gdy nie będziesz wydalał samej Eksury Iko, wtedy dopiero używaj Health Potów. Dzięki temu nie dość, że trenujesz od razu Magic Level, to nie robisz tak dużego waste'u na huntach. W sytuacjach ekstremalnych zawsze możesz użyć też czaru Eksura Gran Iko, który ma dosyć długi cooldown, bo aż 10 minut. Mówiąc o leczeniu, warto mieć na uwadze również imbuing na wysycenie życia, które możemy nasycić broń lub zbroję. Kiedy i jakie imbuing? Jeśli chodzi o broń, wydaje mi się, że nie warto jej zbytnio nasycać przed setnym levelem, gdyż zbyt często będziemy ją zmieniać. Ewentualnie możemy wsadzić pierwszy poziom mana licza, który jest w miarę tani. Co do reszty ekwipunku, jeśli masz kasę, to zainwestuj w Zaoan Helmet i nasadź go na mana leech, co pozwoli ci dłużej pozostać na expie. Dodatkowo, jeśli chcesz, możesz wsadzić live leecha w Magic Plate Armor, ale póki co obędzie się i bez tego. Na wyższym poziomie standardowo w hełm manę i ewentualnie boost skilla, jeśli mamy dwa sloty. W zbroję live leecha, a w broń manę i critical plus live leech, jeśli mamy trzy sloty na imbuing. Jeśli planujemy długo expić na potworkach bijących z konkretnego żywiołu, można się pokusić na odporność przeciwko niemu, nasycając zbroję czy tarczę. Jakie czarmy na Eka? Jako pierwszy powinieneś wybrać Dodge. Wydaje mi się on być najlepszy dla Eka, gdyż i tak expisz zbierając całe klaty, przez co zredukujesz waste. Następny powinien być Parry, który odbija część obrażeń w przeciwników. Jako rycerz starasz się zbierać wszystkie obrażenia na siebie, więc fajnie jest jednocześnie ranić swoich przeciwników. To są dwa podstawowe czarmy, które według mnie Ek powinien posiadać. Kolejny, wybieraj kamienie od żywiołów. Na poziomie 200+, mile widziany jest Zap, zadający obrażenia od energii, czy też Freeze, zadający obrażenia od lodu. Dalej, to już sam będziesz wiedział, czego ci potrzeba. Podsumowując, ilu rycerzy, tyle teorii. Z czasem sam zobaczysz, co się u ciebie sprawdza najlepiej i co najbardziej pasuje do twojego stylu gry. Jeśli zdecydowałeś, że chcesz zostać rycerzem, to wybierz tą profesję oraz broń, która po prostu najbardziej ci się podoba i wyruszaj podbijać tibijski świat. Z czasem poczujesz, czego ci trzeba i co jest dla ciebie najważniejsze. Wszelkie braki nadrobisz odpowiednim ekwipunkiem oraz nasyceniami. Jeśli dotrwałeś do końca, to gratuluję, bo poradnik był naprawdę długi. Gdybyś chciał wrócić do któregokolwiek podpunktu i zobaczyć go jeszcze raz, to w opisie dodaję spis treści wraz z odniesieniami do konkretnego momentu. Mam nadzieję, że poradnik przybliżył ci choć trochę grę rycerzem i był zrozumiały. Przed publikacją konsultowałem się z paroma doświadczonymi Elite Knightami i w większości zgadzają się z treścią poradnika. Jeśli chciałbyś dodać coś od siebie lub masz po prostu jakieś pytania, sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji. Jeśli się podobało lub poradnik ci pomógł, koniecznie daj znać, zostawiając łapkę w górę. Z mojej strony to by było na tyle. Powodzenia i do zobaczenia na tibijskich szlakach.